Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym pędzącym odcinku GameTro TV. Mieliśmy już pędzące żółwie, mieliśmy przebiegłe wielbłądy, które właściwie to były pędzące wielbłądy, jak kiedyś udało mi się przekręcić. Tak więc teraz na nasz rynek trafiła gra pod tytułem Pędzące jeże. Jak widać, polscy gracze uwielbiają coś, dokładnie gry, które mają w tym momencie w tytule pędzące. Czy w takim razie pędzące jeże, ciekawe ile razy to we wstępie powiedziałem, ale czy pędzące jeże dorównają tak wyśmienitej, fantastycznej konkurencji, jaką miały przed sobą? Zobaczcie sami. Oglądajcie. W pudełku znajdziemy dość prostą i krótką instrukcję. Tor wyścigu, po którym będą pomykać jeże. Sporo kart, którymi wprawimy w ruch sympatyczne zwierzątka, znaczniki punktów za wygrane wyścigi i drewniane figurki jeży. Najpierw musimy odłożyć do pudełka część kart. Przy grze 3-osobowej będzie to 10, a przy 4-osobowej tylko 3. Po tym fakcie rozdajemy pozostałe karty równo po wszystkich graczach. Jeże trafiają na linię startu i zaczynamy wyścig. Zasady gry są mega banalne i chodzi w nich o to, by wyłożyć dowolną kartę i według tego, co na niej jest, przemieścić jednego jeża o wskazaną liczbę pól. Tęczowy jeż to dowolny jeż. Kiedy jeden przejdzie linię mety, gra się kończy i podliczamy punkty. I wreszcie, za co dostajemy punkty? Jak zobaczyliście, w trakcie gry przemieścimy nasze jeże na różne miejsca. Po przekroczeniu linii mety wykładamy karty, jakie zostały nam na ręku i dostajemy tyle punktów, ile daje jeż na danym polu. Przykładowo, ten, który wygrał, daje 3 punkty za każdą kartę tego koloru, jaką mamy na ręku. Może tak się zdarzyć, że powolny jeż skończył na polu minus 1 i my mamy 2 karty, tak więc dostaniemy minus 2 punkty. Po podliczeniu wszystkiego wiemy, kto wygrał wyścig i możemy grać kolejny. Aby nie było tak prosto, mamy również zaawansowane zasady gry, przynajmniej z nazwy, które sprowadzają się do udziwnienia zasad punktacji i dla przykładu, każda karta z podwójnym plusem daje dwukrotność punktów wartości pola, na którym jest jeż, a każda para tego samego koloru kart z pojedynczym plusem to też dwukrotna wartość tego pola. Nieco to mąci w prostej rozgrywce, no ale da się zapamiętać. Pora w takim razie na kilka słów podsumowania pędzących jeży. I teraz będę porównywał tę grę, no bo inaczej się nie da, do pędzących żółwi. I teraz co te gry mają ze sobą wspólnego? Wiecie, one mają mniej więcej tyle samo wspólnego, co, kurczę, nie wiem, wódka z baseballem. No jedno i drugie może klepać na swój sposób, ale jak sami widzicie, jest pewna subtelna różnica. Jeśli chodzi o pędzące jeże, ona tak wygląda. Elementy wspólne to poza wyglądem, taką grafiką się odnoszącą, bardzo fajnie, ładnie wykonaną i tym, że mamy wyścig i że mamy 4 kolorowe stworki, które się ścigają do mety, to właściwie poza tym nie ma kompletnie nic wspólnego. Jeśli chodzi o pędzące jeże, jest to gra podobnie jak pędzące żółwie, bardzo mocno losowa. Ciężko jest zapanować nad tymi kartami, które mamy. Troszeczkę pędzące jeże starają się być grą, tak jak były pędzące żółwie, dla nieco starszego odbiorcy, no bo w pędzące żółwie w dużej części grały osoby starsze, przynajmniej na tych konwentach, na których ja bywałem i mogłem sobie to obserwować. No to tutaj dla tych starszych graczy jest taki wariant bardzo mocno udziwiony, który wam pokazywałem na końcu, mianowicie sposób punktacji. No, autorzy stwierdzili, że jeśli dodamy bardziej skomplikowane elementy liczenia punktów, no to na pewno starszy gracz poczuje się lepiej. Nie poczuł się lepiej, bo to nie o to w tej grze chodzi. Pędzące żółwie były grą naprawdę fantastycznie wielką. Można było je dostosowywać do wieku odbiorcy i można było się za każdym razem świetnie bawić. Tutaj jesteśmy w pewnym sensie mamieni popularnością genialnej poprzedniczki, natomiast z genialnością pędzące jeże akurat niestety wiele wspólnego nie mają. Jest to dobra gra od po prostu do pogrania, ale w zestawieniu z pędzącymi żółwiami zdecydowanie sięgniemy dużo częściej, dużo chętniej i dużo więcej razy po pędzące żółwie. Pędzące jeże, spróbujcie sobie na konwentach, zobaczycie, czy się mylę, czy nie. Ja tę grę gdzieś tam daleko
odłożę. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Jeśli gra Ci się spodobała, najszybciej wyślę Ci ją rebel.pl. Godny zaufania, największy sklep z grami w Polsce.